Akurat tak się dziwnie złożyło, że my 4 dni, my to znaczy Komisja Zakładowa Solidarności w ZGH Bolesław, 4 dni przed mieliśmy komisję zakładową. No i podjęte zostały decyzje, że zresztą nie ukrywam, jednym z tych pomysłodawców to byłem ja. Nie ukrywam, że cała ta otoczka przed wprowadzeniem stanu wojennego, władza rozprowadzała Solidarność, rozprowadzała i wyszukiwała każdą okazję, żeby sprowokować strajk, żeby były braki w sklepach. Wszystko była wina Solidarność. Nawet jakby deszcz padał, to władza by była w stanie powiedzieć, że to wina Solidarności. Tak dziwnym trafem się złożyło, że w naszej komisji zakładowej bardzo sprytnie Piotruś Głowacki, członek komisji zakładowej, wyniósł sztandar Solidarności, gdzie obecnie dostali. Dziwnym trafem listy członków Solidarności też zniknęły, że Ubecja nie miała. No ja muszę powiedzieć, że znowu jakoś tak byłem wybranym, być może, że całe prezydium, członkowie, którzy byli oddelegowani, członkowie prezydium, zostali w domu, a do pierwszego do mnie zapukali do drzwi. Tylko ja nie ukrywam, że kiedy moja Ala w pewnym momencie przyszła i mówi: Adasiu, bo telewizor przestał grać, no nie? To ja mówię do Ali: bierzemy dziecko nasze, jedziemy chrzcić. Tak się złożyło, że udało mi się ochrzcić dziecko. Miałem grupę chłopaków, gdzie się umówiliśmy, że jeżeli, bo nie ukrywam, ja byłem tak jakoś podświadomie, chodziło mi po głowie, że Sowieci wylądują na Pustyni Błędowskiej. Dlaczego na Pustyni Błędowskiej? Bo tam nasze jednostki desantowe ćwiczyły skoki. To ja się z chłopakami umówiłem, jak Sowieci będą lądowali, to tam najszybciej będzie można im odebrać broń, bo jak jeszcze nie będzie, to zaatakujemy ich. No, młoda krew, że tak powiem, wojownicza natura sprawiała, że tak się złożyło, że pojechałem, ochrzciłem córkę, nadając jej imię Wiktoria, Ewa Wiktoria, w noc stanu wojennego. Kiedy wróciłem, to smutni czekali, ale wiedzieli, że nie będzie operatora na spycharkę, to zwolnili mnie, a kiedy skończyłem dniówkę, to mnie zapuszkowali. No i przyszło Zabrze, Zaborze i okres internowania.